Louis Fonsi robi wam przyjemności najróżniejsze. Ośla ławka. Ale teraz uwaga na przyjemności, bo facetka wchodzi do klasy i będzie odpytywanko. I to kosa straszna. O, największa. Bo dzisiaj trzeba się było pochwalić nauczycielami, którzy piłowali was najbardziej w szkołach najróżniejszych, by wejść do zabawy ośla ławka. Sylwia z nami. Halo, cześć Sylwia. Witajcie, cześć. No kogo wspomnimy, powiedz tutaj w tym wejściu, no. Panią od historii imienia nie zapamiętałam, bo jakoś chyba chciałam go wyprzeć z Żyleta. Pamięci. Słusznie, no. Tak, tak. Ale takie twoje najgorsze wspomnienie z tą skorpionicą? Oho. Na pewno skorpionica. Na pewno, no teraz ja też już wszystko wiem, no. To było 3 razy 1. Jeden za brak pracy domowej w zeszycie, jeden z kartkówki, jeden z odpowiedzi i dziękuję, jestem do końca semestru na poprawianiu. Wow, to było w jednym tygodniu, w jednym dniu? W jednym dniu. Wow. Jedna lekcja, taka historyczna. W sumie dostałaś 3, także nie najgorzej. W sumie tak. A co na to Michał? Dzień dobry. Michał z Dawid. Cześć Michał. Dzień dobry. Ja to w ogóle myślałem, że tutaj słuchajcie, będą sami nauczyciele od matematyki czy od fizyki. Tymczasem najwięcej jest historii. I właśnie, uwaga Michał, z czego? Proszę kogo? Z polskiego. Jak miała na imię pani od polskiego? Pani od polskiego miała na imię Balbina. Tego imienia się nie da wyprzeć. Nie da się wyprzeć. Działa na wyobraźnię. Mówisz Balbina, myślisz polski. Michał i pani polonistka Balbina, nie da się jej wyprzeć, ale opowiedz tę historię z panią Balbiną. No proszę. Pani Balbina bardzo lubiła, miała w każdym tygodniu miała jedną lekcję zarezerwowaną na pytanie. Brała 2-3 osoby do pytania. No i kiedyś z moim kolegą Marcinem, którego pozdrawiam, może nas słucha, pytała nas, no i Marcin, że tak powiem, jak zwykle słabo mu szło, no i w pewnym momencie zapłysnął jakąś odpowiedzią, no i pani Balbina mówi: no Marcin, wiesz ty co, ja myślałem, że znowu ci będę musiała pałę postawić, a ty nagle tak zapłysnąłeś, kurczę, no wiesz co, jednak ci postawię pałę plus. Brawo. Także słuchajcie, te wszystkie... Pani Balbina, będę odczytywał pytania. Mam nadzieję, że coś więcej niż Pałę Plus będziecie mogli od nas dostać. Ej, na pewno dostaniecie głośniki. Oczywiście, że no tak. No to może na początek coś nieprzyzwoitego, nie zaglądając pod kontusz. Proszę bardzo, szlachecki. Szlachcic miał na nogach A. kalesony, B. baczmagi, C. karabele. Kto mówi? Sylwia. Sylwia, ale pamiętaj, sobie, nie zaglądamy pod kontusz. Pod kontusz nie zaglądamy, no. No. No, czyli A, kalesony mówisz, ale nie zaglądamy pod kontusz. A co mówi Michał? Michał, no. Ja bym powiedział może, że C. Karabele. Karabela to ta szabla. Miał na kontuszu. Kalesony, no to miał pewnie pod kontuszem, nie było widać, a nowe słowo, uwaga. Baczmagi. To są te buty, proszę państwa. Buty baczmagi. Baczmagi, tak jest, takie ze ściętą cholewką wysokie. Bardzo trudne historyczne pytanie niestety. Jakubek też jest skorpion. No proszę. Proszę, ciśniemy dalej z tą historią. Wypadam 3 maj. Uwaga, przełomowy rok. To jest taka kategoria. Przełomowy rok 1791. Prawda? No, uwaga. Dodając do siebie poszczególne cyfry roku, w którym uchwalono Konstytucję 3 maja, dostajemy A. 18, B. 28, C. 81. No, 1791. A. Michał dodał i? A. I? A. Nie ma. 18. 18, brawo! Brawo! 18, Michał. Dobrze! Uwaga! Ale szybko poszedł! Byłaś dobra z chemii! Daj spokój, Sylwia, ale co jest jeszcze chemię? Mamy spokojnie. Była matematyka, była historia, jest chemia. Uwaga! Dobra, uwaga. Rozpalanie grilla to jest reakcja A. egzotermiczna, B. endotermiczna, C. alergiczna reakcja, no. Nowy program edukacyjny Pała Plus. Ławka. Mam nadzieję, że się Ministerstwo Edukacji dołączy. Dla was głośniki od RMF Max i pozdrowienia na bardzo trudne pytania dzisiaj. O, łatwo bardzo nie było. No bardzo trudne, daj spokój. Pani od historii wymyśliła. Konsultując z panią Balbiną oczywiście.
hity na maksa.